Aj, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przede wszystkim kodzik na start Helevatora, który już w tym momencie widzicie na ekranie. Jest to Neutral myślnik OVMZ, zaraz oczywiście powiem, jak go użyć, co on daje i tak dalej. No ale właśnie, w tym momencie, jak ten film latuje na kanał, no to mamy 23 maja, czwartek, godzinę 16:00, no i startuje event gildyjny Helevator. Ja w tym momencie mam jeszcze 6 godzin, no ale jak ten film latuje na kanał, to on właśnie startuje i tego kodu już można użyć. I teraz tak, na szybko, jak tego kodu użyć? Przede wszystkim można go użyć na każdym serwerze. Na każdym serwerze każda postać, która ma powyżej 10 poziomu, może tego kodu użyć. Dlaczego jest ten wymóg 10 poziomu? Ano dlatego, że po prostu do Helevatora można wejść od 10 poziomu, więc tego kodu również można użyć właśnie od 10 poziomu. No i teraz tak, klikamy sobie tutaj plusik obok naszych grzybków, zjeżdżamy na dół, no i mamy kupon bonusowy. Tutaj sobie klikamy, wpisujemy neutral myślnik OVMZ, daj mi bonus. No i oczywiście ja w tym momencie mam, że jest nieprawidłowy, ale wy jak ten film oglądacie, to już będziecie go mogli używać. No i potem sobie wchodzimy na pocztę i tutaj na poczcie powinien się pojawić, no taka, powinna się pojawić taka wiadomość, powiedzmy, odnośnie tego kodu mojego. No i tam w tej wiadomości będzie można odebrać nagrodę z tego kodu. No a co ten kod daje, bo to was pewnie najbardziej interesuje, już wam tutaj mówię. Przede wszystkim 25 kart kluczy do Helevatora, nieśmiertelkę, 100 klepsydr, no i w sumie tyle. Więc oczywiście przede wszystkim tutaj te karty klucze. Każda karta klucz to jest tak jakby jeden bilet, dzięki któremu można walczyć w Helevatorze, więc jest to fajny bonus na start. No i pamiętajcie, żeby dołączyć do tego Helevatora. Jeżeli coś tam by wam nie działało, coś tam by pisało, że najpierw trzeba wbić do eventu, najpierw trzeba dołączyć do turnieju, chyba taki był komunikat, to pamiętajcie, że musicie sobie tutaj wejść do Helevatora, zapisać się, zawalczyć może z pierwszym przeciwnikiem, no i wtedy najlepiej tego kodu dopiero użyć i wtedy powinno być wszystko ok. Więc pamiętajcie o tym, rozsyłajcie kodzik gdzie tylko się da, po waszych gildiach, znajomych, nie wiem, na jakichś Discordach, na jakichś Facebookach, Messengerach, gdzie tylko możecie, rozsyłajcie, żebyśmy nabili jak najmocniejsze statystyki, no bo kodzik mimo wszystko no jest bardzo fajny, jest dla każdego, jest na każdy serwer i jest to bardzo fajny bonus startowy właśnie na nowy event, w sensie na start eventu. Może nie jest to nowy event, ale Helevator startuje raz na jakiś czas, raz na kilka miesięcy, więc mówię, jest to fajny taki starter pack. Dobrze, tyle odnośnie kodu, no i co? Jesteśmy na EU10, postanowiłem, że trochę tutaj poklikam. Oczywiście jeżeli ktoś śledzi mój kanał, moje postacie, to wie, że ja tutaj stopuję lochy już od poziomu 330, więc tutaj zacząłem bardzo, ale to bardzo wcześnie stopować. Natomiast oczywiście pamiętamy, że musimy ubić takie lochy jak tutaj Esteros w strefie światła po pupila, no i oczywiście w strefie mroku 13 piętro, czekajcie, tutaj dokładnie, również po pupila, więc to sobie dzisiaj, no poubijamy trochę, nie? Poubijamy sobie troszkę tych przeciwników. Co tutaj się dzieje na tym koncie? Generalnie jeszcze powiem wam tak, od dzisiaj do niedzieli jest promocja na grzybki. Po raz kolejny jest promocja na grzybki, 20% z racji tego, że startuje Helevator. Od dzisiaj na stronie home.syfygame.net, czyli macie tutaj wszystko na banerku po lewej stronie, tym takim animującym się, powiedzmy, animowanym, no i tutaj w opisie mojej postaci. Pamiętajcie, żeby używać kodu twórcy Neutral przy zakupach grzybów, może wam będą potrzebne na Helevator albo coś takiego. Pamiętajcie, żeby to robić i wysyłać do mnie screeny. Ja dostaję 5% z tego, co wy zapłacicie, czyli jeżeli kupujecie pakiet za 100, w polu kod twórcy wpisujecie neutral, to ja dostaję z tego 5 zł. No i po prostu mówię, wysyłajcie mi screeny na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie wam wygodniej, bo po prostu, no ja organizuję giveaway'e. Co miesiąc tak naprawdę, już od 15 miesięcy organizuję giveaway'e. Dzisiaj na streamie również, mam okno otwarte i nie wiem, co tam się dzieje, że tak syczy dziwnie. Również dzisiaj na streamie będzie rozstrzygnięcie giveaway'a majowego, to już jest chyba 15 giveaway, więc od 15 miesięcy wam rozdaję w ramach wdzięczności coś tam, no albo grzybki, albo paysafe cardy, w ramach wdzięczności za to, że używacie mojego kodu twórcy na tej stronie. Więc no mówię, wysyłajcie mi te screeny, zawsze do jakiegoś giveaway'a dołączycie. Jeżeli wyślecie mi dzisiaj po 16, czyli no już jak ten film wleci, to już to będzie szło do czerwcowego, a jeżeli przed mi jeszcze ktoś dośle, to jeszcze to będzie wszystko w majowym i dzisiaj na streamku zrobimy rozstrzygnięcie, więc pamiętajcie również o tych giveaway'ach i pamiętajcie o wpisywaniu tego kodziku, jak jakieś grzybki, pakiety, klepsydry, cokolwiek kupujecie. Mówię, od dzisiaj po raz kolejny na sklepie internetowym home.syfygame.net jest promocja. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, ogłoszenia parafialne. Mamy aurę 13, jak widzicie w tym momencie. No i co? I teraz, może wiecie co, ja zamknę okno, bo i tak to będę montował.
Okej, teraz już nie powinno być takiego syczenia. Tak jak mówię, aura 13. No i nic tutaj się nie dzieje. Od chyba równo 330 levela albo jakieś tam końcówki 329. Stopujemy tutaj lożki. Powoli również leci oczywiście zarządca areny. Wszystko już platynowe. Codziennie kupujemy skipy 7-dniowe. Runek za bardzo nie wymieniam. Bardzo tutaj, no generalnie się nie skupiam na itemach ani na niczym takim. Runkę w broni na pewno już mogę mieć o wiele mocniejszą niż 20%, ale po prostu skoro te lochy stopuję, klikam tutaj na dobrą sprawę tylko awkę, no to jakoś się o to nie napinam. Pupilki wyglądają w tym momencie tak, jak widzicie. Czary już tutaj oczywiście wszystkie. Tutaj mamy wszystko zaczarowane, co muszę mieć. Tutaj jeżeli chodzi o kowala, to tak samo jest ok. No na razie tutaj w ogóle coś mogę oddać do wiedźmy? Nie, dzisiaj nie. Kowal, tutaj mamy 1 166 000 kryształów i mamy 780 niecałe tysięcy metalu, jak widzicie. Pupilki, tak to wygląda. No z tymi pupilami też jestem, powiedzmy, dość mocno do tyłu. Niestety, no ale jest jak jest. No dużo mam bardzo jedzonek, nie? Przez to, że teraz ciągle robię wyprawy, często wybieram jedzonka właśnie do pupili jako nagrodę tych wypraw, no to powiem wam szczerze, że tych jedzonek, sami widzicie, jest naprawdę od groma. Lożków oczywiście w ogóle nie robię. Tutaj portal do piekieł możemy w sumie sobie kliknąć, ale no to jest mag, więc no nie oczekuję tutaj fajerwerek dokładnie, jak sami widzicie. No i dobrze, teraz tak, lożki zaraz wejdziemy. Twierdza mi się buduje na poziom 18. Tutaj bym musiał już tą akademię powoli podbijać na 20, ale to potwierdzę 20. No i tu się za wiele nie zmieniło. Tutaj mamy serce 12, traktor 12, to komnata tortur mi się buduje na 12. Bardzo mam dusz, powiem wam szczerze. Nie wiem, z czego to wynika, ale tych dusz na tym koncie mam bardzo, bardzo mało, przez co troszeczkę to serce i traktor stoją w miejscu. No ale jest jak jest. Dobra, gildyjka tak się prezentuje, top 3 w tym momencie. Mamy tutaj, no ostatnio wygraliśmy w ogóle na Gemminer z obronę. Natomiast no tak obiektywnie, powiedzmy, jesteśmy zdecydowanie top 3. Nie ma co się dziwić, portal taki. Jak widzicie tutaj pięciogłowa hydra. Nie ma co się rozwodzić. Czy mam dla was coś pozapisywane? Ojejku, mam bardzo dużo portali z tego co widzę. I co? I wszystkie te portale, no ja ich chyba nie oglądałem. Chyba, o, wczoraj w ogóle też portal ubiliśmy. Dobra, możemy sobie ubić, w sensie ubić, możemy obejrzeć te portale. Jak to tutaj wyglądało? Dokładnie, tutaj mamy 330 level i ja chyba od tamtej pory nie nagrywałem od żadnego odcinka z berserka. Z racji tego, że po prostu zacząłem stopać te lochy, nic już się tutaj nie działo. No to tego berserka tak, powiedzmy, odpuliłem troszeczkę. No bo wiadomo, no jak się stopuje lochy. Jezu, jakie tutaj hity, jak ktoś chce, to może liczyć jakiś rekord, ewentualnie, nie wiem, 10 hitów, 11, 12 z rzędu. Jakby siadło, no to może zdecydowanie napisać w komentarzu, nie? Bo w sumie jestem ciekaw. Dobra, to mamy zrobione, cyk, lecimy dalej. Teraz mamy tak, razy dwa. No i okej, zobaczmy. To też jest maguś, więc tutaj się akurat nie wkurzymy. Nie chcę dawać razy 3, bo powiem wam, że jak daję walki razy 3 na tym berku, to no strasznie to szybko leci, nie? W sensie... O, tutaj w ogóle jaka dobitka śmieszna. Nie da się ogarnąć, ile tych hitów zrobiliśmy i tak dalej, bo mówię, bardzo jest to szybkie. Tutaj też fajna seria na początek, fajny kryty. No nie wiem, powiem wam tak, no EU10 bardzo mocny serwer. Zaraz tu w ogóle jeszcze przejdziemy do topki, zanim zaczniemy klikać te lochy. Lochów nie będziemy jakoś nie wiadomo ile klikać. Tam kliknę te procenty, które mam fajne, bo widziałem, że na Esteros w tym momencie mam chyba 8%. Na... 13 piętro mam chyba 2,5 w tym roku, więc to tam sobie poklikamy. Ale jakoś oczywiście się nie będziemy napinać, żeby też ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Natomiast aktualizację z tego EU10 zdecydowanie chcę wam zrobić. No co, teraz lecimy po maksymalne runki. Codziennie oczywiście awka, aweczka pod expa, wiadomo jak to wygląda. I tyle, w międzyczasie ubiję ten Esteros w świetle. W 13 piętrze ten... to 13 piętro w mroku oczywiście po pupile. No i dalej będziemy tutaj sobie stopować. Stopować będziemy na pewno długo, bo zacząłem wcześniej. No i żeby ta stopka miała sens tak wczesna, to jest też troszeczkę w formie testu z mojej strony, ale żeby ona miała sens, że tak wcześnie zaczęliśmy, to po prostu, dobra, cyk, no i tyle mieliśmy portali, jak widzicie, ostatni wczoraj, no to muszę stopać tutaj długo, myślę, że minimum do 500 levela, jak nie po prostu dłużej. Dobra, jak wygląda topeczka w tym momencie, pewnie jesteście ciekawi. No 378 level tutaj widzę i czy jest ktoś z większym? Chyba nie, natomiast ten ziomeczek ma taki level. No i on zdecydowanie wygląda na takiego, który nie stopuje lochów za bardzo. Tu się pojawiły w ogóle już itemki z Tornada 500+, i tak dalej. Natomiast no mówię, z tego co widzę, ten ziomeczek lożków
Nie stopuje raczej, a tu cała reszta stopuje. No i mamy jakieś levele 360, 355, coś koło tego, generalnie coś koło tego. Tutaj widzimy, też mam te itemki już na szczęście zdobyte, więc nie muszę się prosić nikogo, żeby coś tam zdejmował. No ale mówię, na EU10 sporo nowych itemów się w ostatnim czasie pojawiło. Głównie tutaj itemki Magusia. O, dokładnie u tego ziomka. Te itemki, tych długo nie było. Tych długo generalnie na serwerze nie było. To są itemki Maga z Tornada 500+, ale na szczęście już się pojawiły. Dobra, lecimy do podłego liczy krupy, no i klikamy. Czy ja w ogóle chciałbym tutaj Tornado dobić do 486? Chyba nie. Które ja mam Tornado? 436, czyli musiałbym 50 ich dobić, ale nie, tego już nie chcę robić, nie mam potrzeby tak naprawdę, żeby tego robić. O, proszę bardzo, 340 level. Teraz tylko i wyłącznie lecimy sobie po to, żeby te pupile pozdobywać. Oczywiście wiadomo, no na event wielkanocny za rok, za niecały rok już w tym momencie, może te pupile by mi wpadły i nie musiałbym wcale tego robić, ale wcześniej zaczęliśmy tą stopkę lochów, więc no po prostu dobiję, nie? Zawsze to jakiś kontakt. Coś tam sobie porobimy na odcineczku. Wiecie jak jest. Dobra, obejrzyjmy sobie tą waleczkę. No, no tutaj Kunegunda za dużo nie zrobiła. Zobaczcie. Jezu, ile tych hitów. No zobaczcie, zrobiłem razy 3 to, co wam mówiłem. Zrobiłem walkę razy 3 i ciężko tam w ogóle było policzyć. Ale na YouTubie zawsze sobie można zwolnić i jak ktoś chce, to niech policzy, ile zrobiliśmy hitów w każdej walce. Dobra, teraz mamy Esteros. Na niego mamy 8%, to jest Maguś. No, powinno to tutaj siąść bardzo łatwo. I potem nam się otworzy ta druga część Esterosu, czyli to jest oczywiście miasto Intryk. Dokładnie, cyk, padło nam to. No i mamy, miasto Intryk, pięknie. Teraz tak, tutaj sobie lecimy. Ten zwiat to też nam padnie raczej łatwo. Ale dobra, tu mamy od razu coś do kibelka. Niby to było takie w miarę drogie, ale mniejsza z tym. Od razu sobie rozmontujemy. W sumie to mogłem zmienić wygląd i dopiero rozmontować, ale no trudno. Dobra, tu weźmiemy razy dwa. Zobaczmy, pierwszy kryt, drugi kryt, trzeci zwykły, czwarty kryt, piąty kryt. No i ledwo, bo ledwo, ale tutaj również kryt nam siadł. Okej, super. No i co? Lecimy dalej. Lecimy dalej. Zimny drań. Zimny drań pada w chwilę, dokładnie. No i zobaczmy teraz procenty na tą Brigid, bo powiem wam szczerze... Ojejku, to jaka seryjka na start, piękna. Tu jaki hit, 27 milionów. Ślicznie, ślicznie. Mamy jakieś rękawice, plus 47 za 4 miliony. Możemy zostawić na jutro do kibla. No i teraz możemy sobie od nowa sprawdzić procenty, bo no Brigid to jest Maguś. Jak wiemy, teraz berserk na magów no nie stoi zbyt dobrze, nie oszukujmy się. Jest to niestety dość problematyczne, żeby tych Magusiów na obecnym berserku ubijać. Ale dobra, sprawdźmy to. Miasto Intryk, Brigid, prawie 5%. Okej, to nam jeszcze siądzie. I co za tym idzie, dostaniemy 341 level. O, i mamy brońkę. I to jest to, na od czego ja oczekiwałem. Ale kurde, plus 23%. Nie wiem, ile teraz mogę. Chociaż tu mamy plus 80. No, rozrzut nie jest wybitny. Ale chyba ją założę, wiecie? Chyba ją założę. Od razu sobie zmienię wygląd na ten, żeby pasowało do całego setu. Od razu sobie odzyskamy klejnocik, pyk. I od razu sobie zrobimy. W sumie to... Mając tyle surek, to ja chyba mogę itemki poulepszać razy 10. To możemy też od razu zrobić. Jak pewnie wiecie, ja mam taką taktykę, powiedzmy niepisaną, że ulepszam sobie itemki razy 10 i potem już odkładam surki, odkładam. I no dopiero jak kończę stopać lochy, to jakoś tam bardziej ulepszam te itemki, wiecie o co chodzi. Dobra, tu mamy wszystko razy 10, pięknie. I co? Lecimy dalej, tak? Możemy jeszcze obejrzeć w sumie z tą Brigid. 3% lepsza runa, nie za dużo, ale niech będzie. Mówię, nie wiem, ile ja faktycznie w tym momencie mogę wycisnąć procent w broni, jeżeli o runki chodzi. Ale no, zobaczymy. Dobra, tutaj jest gicior. Czy te 23% to jest dużo? Może nie wiem, jakbyśmy porolowali. No tu na razie nam się bez run trafiają bronie, o tu mamy 19. Ej, no to może ja faktycznie tylko tyle mogę. Jezu, to ja tutaj na tragicznym, szczerze mówiąc, poziomie stoję. 19%. O, tutaj 25, no ale tak czy inaczej tragicznie, ale to nic, powiem wam szczerze, to nic, dlatego że no mówię, ja też się tutaj jakoś bardzo o zarządce nie napinam, bo czy będę go robił wolno, czy będę go robił szybko, to i tak do końca mojego stopowania lochów na tym EU10 tego zarządcę na pewno sobie skończę, więc bez napinki. Dobra, pięknie, mamy kolejną. O, tu możemy od razu do kotła, od razu fajna ilość statystyk, tutaj sobie dobijemy, 3,3,9,8. No właśnie, jeszcze podstawy was może interesują, boków i szczęścia oczywiście już nie ruszam, no i teraz już siła kosztuje 10 baniek, lecę, żeby HP kosztowało 10 baniek, też myślę, że 3,5 koła podstawy sobie tu wbiję. No i potem będziemy już lecieć głównie siłkę przez jakiś czas, nie? Wiadomo jak to wygląda. Dobra, zrobimy sobie sprawdzenie procentów kolejne.
bo ten wojownik nam jeszcze padł i to dość sprawnie. EU10, pyk, pyk. Wszystkie, no i co? Mamy jeszcze Esteros, miasto in... O Jezu, a no tak, bo teraz jest czerwona demonika. To ja niepotrzebnie to sprawdzałem. Od razu ją ubijemy, bo ona jest bardzo, ale to bardzo łatwa. 10% mamy na nią. Dokładnie, 342 level. No i z tym ziomkiem już mogą być problemy. Tutaj sobie coś sprzedam, takiego w miarę taniego. 5 milionów, dokładnie, pyk, pyk. Dobra, od razu damy sobie znowu w HP. No i teraz tak, obejrzyjmy obydwie, przepraszam, te walki. Tu dajmy, a tu to może nawet razy 3, bo z wojownikiem to te walki troszkę trwają. No ale piękne te serie, piękne. No to jest to, za co się kocha tego Berka. Tylko że najgorsze jest to, że no on teraz się nie odpala na magów, nie? Więc no to już nie jest to samo. To już niestety nie jest to samo, ale dobrze. O, tutaj bardzo mocny hit, no i tutaj seria, jeszcze trochę uników, ale siadło, również siadło. No i co, ten chłopięcy Brin, czy jego jeszcze jest sens klikać? Jak będzie na niego jakiś, nie wiem, 1% i mniej, to chyba nie bardzo. Chyba nie ma co go klikać, powiem wam szczerze. Ale jak będzie więcej, to why not? Jezu, ja tak dawno nie sprawdzałem procentów. 0,18 tylko mamy na niego, dobra. To jest koniec, to jest w tym momencie koniec, ale pokonaliśmy troszkę lochów, jakiś tam level wbiliśmy, to już możemy poodznaczać, powiem wam, bo już sobie to obejrzeliśmy. No i tyle na dzisiaj, tak jak mówię, przypominam o kodziku, kodzik to jest, już wam tutaj pokazuję, neutral_ovmz, który działa od teraz, od momentu wrzucenia tego odcinka do niedzieli, z tego co wiem, do niedzieli do północy, więc przez cały weekend. No i daję wam bonusy z okazji Hellevatora na każdy serwer od 10 poziomu postaci. To jest pierwsza sprawa. Promocja na grzybki trwa od dzisiaj do niedzieli na stronie home.syfygamy.net. Kupujcie wszystko z kodem neutral, pamiętajcie o używaniu jego, kod twórcy neutral oczywiście. I tyle, oczywiście subujcie z dzwonem, kciuka w górę zostawcie, piszcie komentarze, jakie plany na Hellevator. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!